branża produkcyjno-budowlana, chociaż tak naprawdę należy do niej prawie 13% PKB, niestety pogrąża się w długach. Można powiedzieć, że w tej chwili zadłużenie branży budowlanej to 2 miliardy 410 milionów. To zadłużenie wzrosło przez ostatni rok o ponad 200 milionów złotych. Płatności w branży są mocno opóźnione. Mały przedsiębiorca, taki podwykonawca, czeka na zapłatę około 4 miesięcy. Natomiast duże firmy znacznie lepiej sobie radzą. Tutaj średni czas oczekiwania na zapłatę wynosi 2 miesiące i 6 dni. W tej chwili w Krajowym Rejestrze Długów mamy zanotowanych 64,5 tysiąca firm z branży budowlanej. Te firmy są głównie winne pieniądze sektorowi windykacyjnemu, czyli firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym. Łączna kwota zadłużenia w tej chwili to ponad 856 milionów złotych. Na drugim miejscu wierzycielem firm branży budowlanej są firmy z branży finansowej. Łączna kwota zadłużenia przekracza w tej chwili już 469 milionów złotych. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze wierzycieli z branży budowlanej, z branży przemysłu i handlu, to uzbiera się dodatkowe 823 miliony złotych.